Wielki brat zaprasza do porannej toalety. Macie 10 minut na przygotowanie się i ustawienie w kolejce przed łazienką. Zabierzcie ze sobą wszystkie potrzebne przybory toaletowe. Toaletos mamy z tyworos, dwa sos. Na znak wielkiego brata rozpoczniecie kąpiel zgodnie z regulaminem. I tu jest regulamin taki bardzo prosty do zrealizowania. Chodź, Albert. Alberto. No mów, mów. Dawaj, chodź. Chodź. Ja wiem, no dobra, chodź. Bo jest regulamin. Za 10 minut stajemy do kąpieli. Teraz regulamin. Naczelną zasadą kąpieli jest oszczędność wody. Każdemu z mieszkańców przysługują 2 minuty pobytu w łazience. Pobyt w łazience rozpoczyna się z chwilą wejścia do niej. Każdy z mieszkańców kąpie się pojedynczo, czyli kolejeczka i na wahadło, tak zwane. Przekroczenie limitów będzie skutkowało zmniejszeniem limitu pozostałym mieszkańcom. Zadaniem oczekujących w kolejce jest kontrola czasu kąpieli, dopingowanie do wysiłków mających na celu jeszcze większą oszczędność wody. 2 minuty? Ale ja mogę komuś oddać swoje. Nie, to się wyrychtuj. Panowie, bo jest ten 10 minut, pewnie 8, już do tego, słuchaj, żeby tam się ustawić. Czy nie mieli zębów, to ja niech nie się wbijają piersi. Ja niech szczoteczki. O, chodź na chwileczkę, bo mam odezwę. Ty, normalnie leż, bombaj. Dzień dobry. Dzień dobry, Saszo. Stęskniłem się za tobą, kurczę. Gdzie byłaś tyle czasu? Spałam. Dzień dobry. Dziewczęta, wielki brat zaprasza do porannej toalety. Dostaliśmy tutaj kolejne zlecenie od wielkiego brata. Tylko trzeba to rozbudzić, nie? Nie złamie takich wiedzy, wojowników jak my, no zobaczcie, kurde. Dla nas to jest. Pół minuty wystarczy toalet. Tak, nie, bo za to jutro będzie pół minuty. Wiesz, poza tym, co to za mężczyzna, co nie ma brzucha i mu skarpetki nie śmierdzą. Idąc tutaj do tego programu, nie spodziewałem się, że będą jakieś zadania. No wiedziałem, że kiedyś to coś tam oglądałem, więc wiedziałem, że jakieś tam zadania będą. A tutaj, kurczę, wchodzę i tu wody nie ma, tu coś... To jest rzecz tej telewizji. Jezus, co to robi? Nie, ja będę się obrażał. Dajcie mu spokój. Zwał zostanie. Bardzo. Gulczas nudzi się w kolejce, więc postanawia zabawić się drzwiami. Saszka, się kusi. Będziemy być zębą. Dawaj. Nie, to jest dobre. Nie, teraz to się dawaj. Tu. Co to tu, chłopaki? Nie, tak? Nie, no dobra, będziemy tak przytykać w nie. To wyżej musisz. Jest? Nie, tu nie chcę. No to już. Do góry, hop. Następny. Chodź. Dobra, my się tutaj przymkniemy tak i chodź. Nie, zrób normalnie to. Już, dawaj. O, niech się. Co? Ale ty, numer Saszka widziałeś. No. Co? Dawaj Saszka teraz. A to ty stoi. No tak nie wiem.